Cześć, witam was wszystkich serdecznie z tej strony Rafik i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z serii Fabuła Monster Hunter World. W dzisiejszym odcinku pójdziemy na spokojniejszą misję opcjonalną, która pozwoli nam ulepszyć kantynę albo ogródek. Najpierw zjedzmy. Sporo dobrego jedzenia, picia. Plus 30 zdrowia, plus 25 do wytrzymałości. A jak ulepszymy kantynę, będziemy mieli o wiele więcej korzyści. Przewodniczka, naprawdę uważa, że znajdziemy pierwszy wiwarian w starodrzewie. Nie wiem, moja droga, nie wiem, co znajdziemy. Jak pójdziemy z tobą, na pewno kłopoty znajdziemy. Sprawdźmy, co tutaj mamy. Klient, bystry biolog. Beztroska botaniczka. Możemy zrobić. Dobra, lecimy. Na zadaniu musimy poszukać i zebrać 20 kaktusów. Zazwyczaj są oznakowane takie znajdźki albo zielonym znakiem zapytania, albo różowym, albo niebieskim. Jeżeli zwiedziliśmy już całą mapę na wszystkich trzech poziomach, bo mamy tutaj 1, 2, 3 poziom, to powinniśmy zobaczyć, dlaczego szukamy. Także zazwyczaj jest to tak, że jak szukamy jakiś małusz, muszli, kaktusów i innej flory czy fauny, o ile mamy odkrytą całą mapę, to na pewno będzie to pod postacią jakiegoś tam koloru, znaku zapytania. Mamy okrągły kaktus. 1, 2. Zbieramy aż 20. Wtedy zakończymy zadanie. A jest jeszcze do góry wejście. Tak tu sik. Wejdźmy jeszcze wyżej. Kolejne. Całkiem spora ilość kaktusów.
13 zebraliśmy, jeszcze 7. Szukajmy na mapie. Tutaj mamy. To idziemy. Kaktusy obnawiam się za około 10 minut. W międzyczasie możemy pozbierać inne rzeczy. Jeżeli nie znajdziemy innych kaktusów na mapie, to zawsze możemy się tutaj wrócić. Jakiś znak zapytania. Mamy tutaj podporka. Przebiegniemy. Ertiana. Nie mogę już nic więcej zbierać. No, idzie Bariot. Mamy 15 kaktusów. A tutaj jest. Dobrze właśnie jest zwiedzić całą mapę, każdą. Wzdłuż i wszerz, tak żebyśmy odkryli wszystkie elementy mapy i ułatwi nam to później znacznie poszukiwanie tego, czego potrzebujemy. Na mapie również będziemy mieli wtedy oznaczone te przedmioty, które już wcześniej znaleźliśmy i się z nimi zaznajomiliśmy. O, mam ten z daleka widoczny kaktus. Nawet dwa kaktusy i trzeci po drugiej stronie skał. Cel osiągnięty. Zawsze jeszcze tutaj został nam kaktus. Oczystka. Mamy już pełen ekwipunek. Trzeba zostawiać troszeczkę pustego miejsca w ekwipunku, żebyśmy mogli podnosić rzeczy. Możesz od teraz prosić o więcej przedmiotów w Centrum Badań Botanicznych. Dodano smoczy kwiat do składników. Za dostawę smoczy kwiatów. The first Wyverians might be able to tell us where Zora Magdaros is. Lećmy tutaj, zobaczmy, czy możemy oddać jakieś zadania. W porządku, dawaj. Mów, co odkryłeś.
stanowcza z piątej, która nam dała zadanie odnośnie prostego drzewa, które potrzebuje bogatego nawozu. Dobra, zrobiliśmy. Tutaj mamy beztroska botaniczka, brakuje nam worka wodnego, obóz, łuska ratiany nam brakuje, ticjaku nam brakuje do robienia obozu. Ticjak, okej. Czy będziemy musieli pójść na te potworki, które potrzebujemy, żeby założyć obozy na przykład. Albo stworzyć jakieś inne elementy, które nas proszą postacie, które tutaj kręcą. Dobra, w tym odcinku to będzie wszystko. Taki spokojniejszy. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnego odcinka. Pozdrawiam.